Dzień dobry, witajcie. Co roku my, perfumomaniaczki, mamy ten sam problem. Nie zastanawiamy się, w co się ubrać na święta, na spotkanie z rodziną. Taką decyzję podejmujemy błyskawicznie. Nasz odwieczny problem to jest, które perfumy z naszych ogromnych kolekcji wybrać na ten świąteczny czas. No bo przecież tego szkoda, a ten nęci, a ten oczkiem mruga, no jak im odmówić? Najchętniej założyłybyśmy kilka. No ale rozsądek nam na to nie pozwala. A może strach przed tym, że nasza rodzina wyekspediuje nas na balkon, na taras, na klatkę, żebyśmy wywietrzały? Nie wiem. Ale dzisiaj opowiem Wam o tych zapachach, które ja biorę pod uwagę na ten świąteczny czas. Co wybiorę? Jeszcze nie zdecydowałam, ale to, że wybrałam cokolwiek, to i tak jest sukces. Jak to się skończy? Zobaczymy. Ale zanim zacznę Wam opowiadać o moich propozycjach perfum świątecznych, to muszę Wam powiedzieć, że w tym roku musiałam być bardzo, bardzo grzeczną dziewczynką, bo Mikołaj z paczkami perfumowymi odwiedza mnie co i rusz. I tak dostałam niedawno paczkę od Kamili z książką, którą właśnie czytam. Jak skończę, to Wam ją polecę. I z próbeczkami. Dostałam też paczkę z książkami od Kasi. Kasia dołożyła do mojej kolekcji sporo zapachów, których nie znałam. Bardzo się cieszę, będę je testowała i jeszcze nie testowałam wszystkich, ale pochwalę się, powiem Wam, co dostałam. Pierwszy zapach: Sur Le Land od Yves Rocher. Drugi, też Yves Rocher, Nouveau Genre. Trzeci, Anaï Anaï. I wbrew temu, co mówi Kasia, wcale nie pachną salonem pogrzebowym. Ta lilia jest bardzo ładna i kiedyś Wam powiem, z czym mnie się kojarzy. Do mojej kolekcji dołączyła też Lulu Cacharella oraz Red od Giorgio Beverly Hills. Mam również Panią Walewską Ruby, klasyczne Kobako. Mam kropelkę od Isamiyake. Ten bez, noszony zimą, przywołuje wiosnę. Tu mamy Sensei de Silk i ostatni od Kasi Common Evidence od Yves Rocher. Ten flakonik jest po prostu boski. Ja mam chyba perfumetkę, którą dostałam od Kamili właśnie z tym zapachem. Kolejna paczka przyszła od Agaty. Słuchajcie, Agata tak pięknie pakuje paczki, że ja czasem po prostu żal mi jest je otwierać. I zrobiłam zdjęcia, żeby Wam pokazać. W taki cudny sposób Agata pakuje wszystkie przesyłki. A w środku, oprócz wielu próbek i cukierasów, był również zapach Ballerina de Rosine. I tak się zastanawiam, jak wącham te perfumy, dlaczego Agata mi je oddała? Powiem Wam, że testowałam wiele perfum, ponieważ Agata naprawdę hojnie mnie obdarza swoimi odleweczkami. I wydaje mi się, że one są mocno w jej klimacie. Agata, musisz się wytłumaczyć. Niemniej jednak bardzo Ci dziękuję za ten flakonik. No i dziękuję oczywiście Kasi, że zasiliła moją kolekcję tymi wszystkimi zapachami. Jak sobie pomyślę, że zbieram się w styczniu do zrobienia filmu o kolekcji, to już jestem przerażona. To tyle przechwałek z mojej strony. Wracamy do tematu filmu, czyli moje propozycje perfum na święta. Pierwsze dwa zapachy są bardzo mocno w klimacie grudniowym. Zresztą, sięgnę sobie, zresztą nawet kolory ich flakonów kojarzą nam się z grudniem, kiedy jest krótki dzień, a długa noc. I będzie to Shalimar Souffle, oczywiście od Guerlain. Cudne cytrusy z mandarynką, kwiaty i to wszystko na waniliowej bazie. To są takie perfumy, mówiłam Wam już kiedyś, że one mi się kojarzą z cytrynową babką, ale z taką, jak ja lubię. Do każdego przepisu na ciasto, który gdzieś znajdę i piekę, dodaję tylko połowę cukru, który jest w przepisie, bo takie ciasto mi smakuje. Zresztą w mojej rodzinie też my jesteśmy mało słodcy i w tym zapachu ta słodycz jest właśnie taka wyważona. Tutaj wszystkiego jest tyle, ile potrzeba. Jak to u Guerlaina. Idealnie słodki, idealnie cytrusowy, wszystko w sam raz. Bardzo dobra opcja na święta. Kolejne perfumy
również w granatowym flakoniku kojarzącym się z nocą, to jest Liu Zhou Milano. A ten pachnie pomarańczami z czekoladą, mimo że czekolady tam nie ma. Natomiast jest bardzo dużo nut słodkich i nut kakaowych. Ale są tutaj orzechy, jest dużo nut kakaowych i jest takie gorzkie kakao, wręcz czuć po prostu tą jego sypkość i taką pylistość i tą gorzkość. Rewelacyjny zapach, który nam pokazuje, że wcale nie trzeba tony cukru dodawać do perfum, żeby były bardzo smakowite. I myślę sobie, że jeżeli będziecie pachniały na Wigilii tymi perfumami, to wszystkie dzieci Wam będą mówiły, że pachniecie pięknie. Katarzyno, peto było do Ciebie. Wiem, że masz te perfumy, pomyśl o tym. Jeżeli jesteśmy w temacie pomarańczy, bo tam była pomarańcza z czekoladą, to ja jestem dzieckiem komuny. Wiadomo, że za czasów naszego dzieciństwa pomarańcze były tylko na święta, więc mnie zapach pomarańczy mocno się kojarzy z tym czasem. I tu przygotowałam sobie takie zapachy, które właśnie te pomarańcze zawierają. I będzie to Jimmy Choo w wersji Star. Pomarańcza, karmelizowana pomarańcza, do tego mnóstwo toffee, przecież to Jimmy Choo, no i tona patchouli. Te perfumy są mocno w klimacie wersji podstawowej, ale zamiana bardzo słodkiej gruszki na tą pomarańczę wyszła tym perfumom na dobre, ponieważ nie są takie słodkie jak pierwowzór i mi się to bardzo podoba. Kolejne perfumy, również w klimacie pomarańczowym, a mam tu próbeczkę, Saltworks L'Orangerie. Mówiłam Wam w zeszłym odcinku, jak opowiadałam o tych perfumach, że one pachną tak, jakbyśmy spacerowali po pomarańczowym gaju. Nadal je tak odbieram, nadal bardzo lubię. Czemu mi się skojarzyły ze świętami? Dlatego, że gdy jest zimno, zapach, który na początku jest bardzo cytrusowy i soczysty, ale później się zmienia i staje się cieplejszy i mnie bardzo się kojarzy z pomarańczową lemoniadą doprawioną laską wanilii. Brzmi świątecznie? Tak myślę. Jeżeli jesteśmy przy temacie lemoniady, to jest jeszcze jeden zapach, o którym ja bardzo dawno nie mówiłam, zresztą też bardzo dawno go nie używałam. Ale pamiętam, że 2 lata temu był również w moich propozycjach na święta. Oriflame Giordani Gold Essence. Słuchajcie, ja i moja córka zużyłyśmy kilka butelek tych perfum. Ja byłam kiedyś zachwycona tymi perfumami. Uwielbiałam zapach, za moc, za trwałość, za to, że pięknie układał się na mnie ten słodki kwiat pomarańczy. I to były takie moje perfumy, które ja traktowałam jako zapach całoroczny. Bo one latem były pomarańczowo-jaśminowe, a zimą właśnie przypominały mi taką cytrusową, słodką lemoniadę, robioną na ciepło. Ale gdy poznałam Le Parfum od Elisab, no to Giordani Gold Essence została zdetronizowana, a muszę wrócić do tych perfum, bo one są naprawdę bardzo ładne. Kolejny zapach, którego zwykle używałam wiosną i latem, bo tak jakoś mi w duszy grało i one mi do tych pór roku pasowały, i w ogóle ich nie kojarzyłam z jesienią i zimą, chyba że w domu przy kominku. To tak. I moja widzka Łucja, pozdrawiam Cię, napisała mi, że używa tych perfum też zimą, ponieważ pachną jej wtedy bardziej przyprawowo niż wiosną i latem. I spróbowałam. I faktycznie. Co to za zapach? Soleil od Lalique. Perfumy, które wiosną i latem pachną mi mandarynkami, słodkimi laktonowymi nutami, a kardamon jest gdzieś w tle. Natomiast gdy go teraz testowałam, a poszłam sobie na taki długi spacer zimowy z psem, te nuty wywróciły się do góry nogami. I mandarynka i te słodkie nutki są tylko w tle. A prym wiedzie kardamon. Przepięknie się układają na mrozie i myślę, że będę ich używała również zimą. Jak to dobrze czasem pogadać z dziewczynami perfumomaniaczkami, ile się można dowiedzieć o zapachu, który się ma. Kolejne 3 zapachy to będzie taka klasyczna elegancja. Pierwszy zapach, jaki Wam przychodzi do głowy, który sprawdza się praktycznie na każdą okazję? Coco Mademoiselle. Nie wiem, czy jest bardziej uniwersalny zapach.
Nie wydaje mi się, żebym znalazła okazję, na którą one by nie pasowały. Elegancki, klasyczny. I właściwie tyle o nich. Kto zna, ten na pewno potwierdzi moje słowa. Wielbicieli tego zapachu jest tyle samo, ile tych, którzy go nie lubią. Ja bardzo lubię i uważam, że jest to jeden z najbardziej uniwersalnych zapachów, jakie ja kiedykolwiek wąchałam. Kolejne perfumy to zapach, od którego ja jestem uzależniona. Mam je od lata, a zużycie jest znaczne, więc muszę je naprawdę lubić. Nie ma żadnych wątpliwości. Mirabelka, cytrusy, do tego słodkie litchi i to wszystko na bazie z muchu dębowego. Elegancja w każdym calu. Nawet ja, mimo swojego wariackiego charakteru, jak mam na sobie te perfumy, to jakoś tak bardziej elegancko się zachowuję. Nie, to nieprawda. Ale lubię ten zapach. I nosi mi się go świetnie i latem, i zimą. I bardzo dobrze mi się sprawdził, gdy byłam na weselu 35 stopni w cieniu. Pięknie pachniał w klimatyzowanej sali. No i teraz też rewelacyjnie. Mam go dzisiaj na sobie. Przepięknie pachnie. Po prostu, jeśli nie znacie, to najwyższy czas poznać. Zresztą w tej chwili w wersji Chloé Nomade jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie. Moja ulubiona nadal EDT zaprzedała jej duszę. Kolejny raz Quentin Bisch, bo to on jest autorem tego zapachu, udowadnia nam, że perfumy oparte na kontraście to jest klasa sama w sobie, żeby nie powiedzieć, że to jest po prostu ekstra klasa. Kolejne bardzo uniwersalne perfumy to jest Libre Yves Saint Laurent. Kto ma, kto lubi, ten na pewno potwierdzi. Ja nie mam oryginalnego flakonika i pewnie nigdy nie będę miała, ale mam bardzo dobry zamiennik, który dostałam od Moni. Przyjechały z samego Iwonicza Zdroju, z firmy Handmade Perfumes. Bardzo podobne do oryginału. Długotrwałe, ładnie się na mnie układają. Wydaje mi się, z tego co pamiętam, samo Libre, że są troszkę słodsze w otwarciu, ale to akurat mi pasuje. Zużyję swój flakonik z przyjemnością i uważam, że to też są perfumy, które świetnie się sprawdzą na święta. Zmieniamy kategorię, teraz będą perfumy różane. Zapach, na który czekałam ponad rok. Dostałam próbkę od Kasi i została mi w głowie. I wierciła mi dziurę w brzuchu. Ale wreszcie mam. La Nuit Trésor, Dentelle de Rose. Jak je wąchamy, to od razu wiemy, że to jest flanker La Nuit Trésor. Ale łagodniejszy, delikatniejszy. Nie tak bogaty, nie tak słodki, ale za to je właśnie lubię. I główną rolę tutaj gra piękna, bordowa, słodka róża. Piękne perfumy, eleganckie i zmysłowe. A dlaczego nie pachnie zmysłowo na święta? Ja biorę taką opcję pod uwagę. Kolejna różyczka, którą nie będę pachniała, ja tylko moja mama. Czeka na te perfumy. Bella Rosa od Oscara de la Renta. Próbkę też dostałam od Kasi. Moja mama się w niej zakochała, mówiłam Wam, dostanie flakonik na święta. Delikatnie słodka, pudrowa róża. Taka różowa i lekka. I niech Was nie zmyli ten flakonik, bo mnie oszukał. Myślałam, że to będą perfumy na wiosnę i lato. Nic z tych rzeczy. To są perfumy, które rewelacyjnie pachną teraz właśnie, jesienią i zimą. Pięknie się układają, długo trwają i mają ładną projekcję. Latem gdzieś znikają, nie chcą pachnieć, więc korzystajmy, póki chłodno. Moja mama na pewno będzie nimi pachniała właśnie w czasie świąt. Zostały nam jeszcze trzy zapachy. Jeden z nich to Love Potion od firmy Oriflame. Te perfumy dostałam w zeszłym roku od mojej widzki Roxany. Pozdrawiam Cię, Roxana. No i powiem Wam, że zużyłam już 1/3 flakonika. Te perfumy pachną tak, jak wygląda ten flakonik. Niby gładkie, niby grzeczne, niby słodkie, ale pazur czy szpikulec mają. Natomiast same perfumy są słodkie. Tutaj jest mnóstwo słodkich nut. W otwarciu jest rum i imbir i to jest ten pazur czy szpikulec. Natomiast dalej jest mnóstwo nut słodkich i nut kakaowych. To jest taki zapach, który ja uwielbiam na grubych swetrach. One się tak trzymają.
i tak ładnie pachną. I powiem Wam, że jak czuję te perfumy od siebie, to jest mi cieplej. Nie wiem, czy macie takie wrażenie czasem, wąchając jakieś perfumy, ale ja tutaj tak mam i uwielbiam je na grubych swetrach. Myślę, że to byłby świetny zapach na pasterkę. Kolejne dwa zapachy, moje ukochane. No przecież nie mogło tutaj zabraknąć klasycznej wersji Mon Guerlain, czyli EDP. Uwielbiam ten zapach. Towarzyszył mi już parę razy w święta. Także ze świętami też mi się kojarzy. Ja w tych perfumach czuję się przytulona i zaopiekowana, ale jednocześnie elegancka. No uwielbiam tą chmurkę z wanilii i tą cudną lawendę. No przecież to jest taki zapach. Pewnie w przyszłym roku go zdenkuję, bo zobaczcie, ile mi zostało. Mają one też w sobie taki rodzaj spokoju. I wiecie co? Przyznam Wam się do czegoś, powiem Wam tak w sekrecie i tak nikt tego nie ogląda. Jak robię pranie, to bardzo lubię wąchać swoje swetry. I zapach, który pozostaje na swetrach właśnie po Mon Guerlain, to jest coś cudownego. Robicie tak? Czy tylko ja jestem taka szalona? Wiem, ja jestem psychiczna, to wiadomo. Ale kto tak robi, to niech w komentarzu da kciuk do góry. Wąchacie swoje swetry, takie, które idą do prania, a jeszcze pachną perfumami? Ciekawa jestem. Przyznajcie się, Mon Guerlain. Jeśli jeszcze ich nie znacie, zachęcam do testów. I ostatni zapach. Kiedy czekamy na wigilijną kolację, wyglądamy pierwszej gwiazdki. Więc nie mogło się tutaj obyć bez perfum w kształcie gwiazdki. Niektórzy mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy. No coś w tym jest. W zestawieniach takich jakaś gwiazdka musi się zawsze pojawić. A jest ich do wyboru kilka. Angel EDT. Wiadomo. Perfumy, którym mało kto jest się w stanie oprzeć, przynajmniej z perfumowego świadka, który ja znam. Jak tylko ktoś dostanie próbeczkę, to zaraz marzy o flakoniku, albo sobie kupuje odlewkę, albo planuje zakup całej gwiazdy. Jak pachnie? Praliny, jabłko i patchouli to są trzy nutki, które na mnie czuć najbardziej. To jest taki zapach, powiedziałabym, do tańca i do różańca. On się nadaje na wszystkie okazje, pod warunkiem, że jest chłodno. Popełniłam kiedyś ten błąd. To było w tym roku latem. Miał być taki chłodny, letni dzień. No więc użyłam Angela EDT. Natomiast zrobiło się bardzo gorąco i powiem Wam, że mnie umęczył strasznie. Ale to była taka jednorazowa wpadka. Więcej jego grzeszków nie pamiętam. Oczywiście mu wybaczam. A zapach uwielbiam. Zużyłam już połowę. Myślę, że to jest też jeden z tych zapachów, który jest świątecznym pewniakiem. I to już wszystkie perfumy, o których chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Ciekawa jestem, jakie Wy macie pomysły na święta. Może mi podrzucicie kilka propozycji. Dopiszę je do swojej listy i się załamię. Jak ich będzie więcej, to już nie wybiorę nic. Po prostu zapakuję wszystkie w walizkę i wybiorę na miejscu. A jak otworzę tą walizkę, to pewnie i tak sobie pomyślę, że nie zabrałam jakichś perfum, które właśnie chciałabym użyć. No takie życie perfumomaniaczki. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Buziaki, pa, pa.